Pracodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo i zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy. Na ten cel przeznaczono w sumie 75 milionów złotych. Wnioski można składać od 1 do 30 czerwca tego roku. Co ważne, wysokość dofinansowania zależy od liczby osób, za które pracodawca opłaca składki na ubezpieczenie społeczne. W przypadku mikro i małych przedsiębiorstw procent dofinansowania będzie największy. Mikroprzedsiębiorstwa zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób mogą uzyskać dofinansowanie nawet do 90% wartości projektu, nie więcej jednak niż 140 tysięcy złotych. Natomiast małe przedsiębiorstwa zgłaszające od 10 do 49 osób nawet do 80% wartości projektów, maksymalnie jednak do 210 tysięcy złotych. Najwyższe kwotowo dofinansowanie mogą otrzymać oczywiście duże zakłady zatrudniające powyżej 250 osób. Na projekty inwestycyjno-doradcze mogą otrzymać nawet 500 000 złotych, przy czym udział procentowy dofinansowania nie może przekroczyć 20% wartości tegoż projektu. W konkursie wybrane zostaną te projekty, które pozytywnie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub też chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, a także podatków i nie znajdują się w stanie upadłości pod zarządem komisarycznym w toku likwidacji lub postępowania układowego. Dofinansowanie może otrzymać przedsiębiorca nie częściej niż raz na 3 lata. Wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl. Co ważne, rozpatrywane będą tylko wnioski złożone do 30 czerwca. Szczegółowe warunki konkursu oraz dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu można natomiast składać drogą elektroniczną na adres konkurs@zus.pl.